Niemal w każdej gminie naszego regionu widać tablice informujące o tym, że powstałe inwestycje zostały dofinansowane z funduszy unijnych. Prezydent Legnicy nie ukrywa, że przyspieszyły realizację kilku ważnych zadań. Dofinansowanie poszczególnych inwestycji sięgało nawet 85%. Kolejną była rewitalizacja obszaru Henryka Pobożnego Chrobrego. Zresztą za tą rewitalizację otrzymaliśmy tytuł Top Inwestycji roku 2013. W toku jest jakby doskonalenia, to jest budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją miejską na obszarze naszego miasta. Park Wrocławski, darmowy internet czy rewitalizacja ulicy Odrodzenia to niektóre inwestycje zrealizowane w Lubinie przy wsparciu funduszy unijnych. Miasto pozyskało na nie w sumie ponad 25 milionów złotych. Do tego należy dodać inwestycje prowadzone przez spółki miejskie. Największą inwestycją była budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pod całym przyszłym wtedy osiedlem Zalesie. Było to ponad 20 milionów złotych pozyskane przez MPWiK, czyli razem mamy ponad 45 milionów złotych. W Polkowicach wybudowano przedszkole numer 6 oraz Centralny Park Zabaw i Wypoczynku przy unijnym wsparciu sięgającym po około 4 miliony złotych. Kolejne 2 miliony było na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej, a to tylko kilka przykładów. Jeżeli chodzi o projekty infrastrukturalne, była to kwota blisko 20 milionów złotych. Oprócz tego kolejne 10 milionów złotych pozyskaliśmy na projekty miękkie, czyli szkoleniowe, inwestujące w kapitał ludzki, w ludzi, w szkolenia, w edukację, tego typu rzeczy. Także łącznie w poprzedniej perspektywie finansowej oraz w tej pierwszej perspektywie finansowej Unii Europejskiej pozyskaliśmy blisko 30 milionów złotych. Mimo różnych opinii na temat obecności Polski w Unii Europejskiej, nie da się ukryć, że dzięki unijnym funduszom samorządy zrealizowały wiele dużych i ważnych dla mieszkańców inwestycji.